Na kilka tygodni przed walką na Polsat Boxing Night Darek Sęk naszym gościem. Witaj, Darek. Witam serdecznie. Darek, zagościłeś, można powiedzieć, do Warszawy ze swojego rodzinnego miasta. Będziesz teraz przygotowywał się, no powiedzmy, ostatnie tygodnie pod okiem Andrzeja Gmitruka, pod okiem swoich kolegów i też przy ich pomocy. No jak wygląda twoja forma, jaka obecnie wygląda sytuacja Darka Sęka na kilka tygodni przed walką? No forma wygląda na razie dobrze, jeszcze jesteśmy w trakcie budowania jej, ale od początku praktycznie tego roku już zacząłem trenować, bo wiedziałem, że już będę walczył na tej gali, dlatego już u siebie zacząłem już dbać o tą formę, cały czas coś robić, a tutaj już weszliśmy na wyższe obroty, stricte bokserskie treningi, czyli tarcza z trenerem, sparingi zadaniowe, normalne z chłopakami, także no, na razie jesteśmy w połowie, zostały jeszcze 2 tygodnie takiej ciężkiej roboty, później tydzień troszeczkę luzu do gali, no i myślę, że będzie tak jak zwykle, czyli dobrze. A powiedz, jak wygląda twoja waga na przykład? Czy trochę sobie nie podjadałeś, nie dworowałeś, kiedy byłeś, można powiedzieć, sam, czy jak trenowałeś we swoim własnym cyklu? Myślę, że raczej nie. Ja mam akurat, z wagą nie mam problemu, bo mam straszną przemianę materii dobrą. Ważę zazwyczaj 82-83 kilo, a zrobić te 4 kilo to nie ma żadnego problemu i nawet lepiej, jak się zrobi te kilka kilogramów, bo jest człowiek wtedy i szybszy troszeczkę i dynamiczniejszy. Dlatego ja zawsze lubiłem troszeczkę wagi zrobić. No i tak jak mówię, waży 83 kilo i ta waga mi wcale nie wzrasta. Choć jak nawet się na świętach objadam czy coś takiego, to zawsze ta waga utrzymuje się mniej więcej w tym limicie. No i z tym nie mam problemu i dobrze, bo waga to jest chyba zmora wszystkich zawodników. To jest najgorsza rzecz, jaka może być w tym całym sporcie. Dlatego ja jej nie muszę robić i bardzo mnie to cieszy. Na dużej gali wystąpisz, no bo Polsat Boxing Night no to jest zawsze wielkie wydarzenie sportowe, jeżeli chodzi o boks zawodowy. A powiedz, jak zapatrujesz się na swojego przeciwnika, no bo no można powiedzieć niepokonany wóz, no ale wydaje mi się, że akurat to ty go chyba przewieziesz w tej walce. No myślę, że tak, ja się na pewno na to nastawiam, żeby z nim tą walkę wygrać. Nie widzę innej opcji, żeby w ogóle ją przegrać, bo jak wiadomo, no zawodnik na pewno nie jest na moim poziomie, bo jednak no jest to zawodnik niepokonany, może on będzie chciał wygrać na pewno, no bo to jak nie zna goryczy porażki, to jeszcze będzie jednak chciał tą niepokonaną pasę utrzymać, no ale no niestety na pewno nie przyjdzie mu to łatwo. No i co, no jest zawodnik, dobrze, że w ogóle walczy na tej gali, że będzie się z kim pokazać, no bo jak wiadomo, z nikim innym nie dało się walczyć. Ani Kostecki, wiadomo, przerwa w życiorysie. Fanfara przecież ze Stanów nie przyleci. Soszyński ma jakąś bodajże w marcu inną galę. No z Głażewskim ja tak samo nie chciałem walczyć, bo jednak jesteśmy kumplami już tyle lat, dlatego też nie chcieliśmy boksować, choć nie wiadomo, jak to kiedyś w przyszłości będzie. Wiadomo, to jest sport indywidualny i może kiedyś do takiej walki dojdzie, jak obydwoje będziemy mistrzami świata i zwakujemy jakiś pas. No właśnie, Paweł Głażewski też bardzo ciepło wypowiadał się na twój temat. Ja wiem, że jesteście kolegami i raczej nie wypada wam razem ze sobą walczyć, ale powiedz z twojej perspektywy, gdyby taka rękawica została rzucona, czyli zaproponowana była wam obu jakaś taka, powiedzmy, no dobra kwota za walkę, bo wiadomo, że walczycie tak samo, jak inni uprawiają swoje dyscypliny sportu czy swój zawód dla pieniędzy, to czy zgodziłbyś się wyjść już teraz z Pawłem Głażewskim do ringu? Nie, no oczywiście, jakby zapłacili jakieś dobre pieniądze i obydwu nam by się opłacało. Paweł ma tak samo na utrzymaniu rodzinę, ja tak samo, dlatego to wszystko kwestia pieniędzy. Jakby były dobre pieniądze, to na pewno do takiej walki by doszło i wcale nie oznacza to, że po takiej walce przestalibyśmy się lubić, prawda, że od razu byśmy się tam, nie wiem, z głowy zaczęli na wagach uderzać, czy zaczęli się ze sobą bić, to wcale nie o to chodzi. Dlatego myślę, że walka by była, walka by się skończyła i nasze stosunki między sobą dalej by były takie same, dlatego jakby była jakaś poważna, tak jak mówię, poważna propozycja, to myślę, czemu nie?